Siema, witam Was w kolejnym odcinku z otoczenia, właściwie z Uberhooda, który zwie się Gender Swept Uberhood, czy jakoś tak się to wszystko wymawia. Postanowiłem sobie zmienić otoczenie. A to w sumie dlaczego? A to dlatego, że to jak co, ale ten Uberhood jest na tyle masywny, że mamy jeszcze wiele rzeczy do zwiedzenia i jeszcze wiele rzeczy nas może zaskoczyć. Wszystkie otoczenia, wszystkie podotoczenia, wszystko jest pozmieniane, więc chyba nie ma sensu czekać i siedzieć sobie szczęśliwie w Miłowie, tylko czas zwiedzać, zwiedzać i jeszcze raz zwiedzać. Postanowiłam sobie jako pierwszych w Dziwnowie obrać dziwaków, ponieważ razem z Wicką miałyśmy ostatnio przy ostatnim odcinku z Miłowa rozkminę, jak twórca tego całego Uberhooda rozwiązał kwestię ciąży Waldemara, ponieważ ona w sumie była tak jakby opcjonalna dla gracza, ale no jak teraz Waldemar jest kobietą, to w sumie czy to dalej jest możliwe, czy może ta ciąża już jest zaimplementowana, czyli co tam, nie wiem, zaraz ogarniemy. A przy okazji jeszcze, w sumie jak sobie klikałam w te rodzinki, to no bo wiecie, no Dziwnowo to jest klasyk. Dotarło do mnie, jak wiele tutaj w ogóle facetów mieszka w Dziwnowie, jak jest mało babeczek. Patrzcie, tutaj same dziewczynki. Tutaj same dziewczynki. Więc no tak. A w ogóle popatrzmy sobie może w album. Okej. Okay. Jest inaczej. Definitywnie. Dziwnie się na to patrzy, naprawdę jakoś tak dziwnowo pod kątem zmiany tej płci to jest. Och, jeszcze bardziej dziwne, w ogóle dziwnowo dało się stworzyć jeszcze bardziej dziwne, tak, oto jest kurde dowód. To jest dowód. Dobra, to co? Sobie wkraczamy do świata dziwaków i w sumie jestem bardzo zadowolona, bo w poprzednich odcinkach miałam problem z nazywaniem Simów, bo nie dość, że to była zangielszczona wersja, to w ogóle taka jeszcze mało podobna do oryginału, a tutaj ku mojemu zdziwieniu w ogóle nie zostały przetłumaczone imiona tych Simów, więc mamy Waldemara, Paskala i Leszka, więc to będzie Leszka, Waldemarka i Paskalka. Jestem w ogóle zadowolona i ja tak klikam i jedziemy i sprawdzamy tych dziwaków po tuningu. Dziwacy po ostrej dawce estrogenu. Jedziemy. Czy coś tutaj się zmienia znaczącego oprócz płci? Okej, mamy Leszka, mamy Waldka, mamy dom. Okej. A propos w tamtejszych, w poprzednich odcinków Uberhuda. Ciekawe, czy Leszek jest w związku z Blanką Bateryjką, czy też jest pseudoles. Też niestety, znaczy w sumie niestety, no trochę. Trochę szkoda, no. Znaczy, w sumie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno trzeba się ostro napracować, żeby stworzyć taki masywny Uberhood, żeby każdego tam pozamieniać. Nie wiem, czy to jest kwestia simpe, bo raczej, no, skoro tutaj nie są pozamieniani ci miastowi, to wątpię, że to jest zbudowanie czegoś od podstaw, no, ale mimo wszystko ogarnąć te wszystkie postaci. No, ale trochę to boli, no, chociaż można było jeszcze tych miastowych pozamieniać, tych Gordonów, Królów, te Kaśki Langerak, no, no dobra, no powiedzmy. Uberhood to jest freedom, jeżeli chodzi o romanse, tak, babka z babkiem, facet z facetem, nie ma ogólnie problemu. Dobra, to chyba jedziemy Waldemarką. Wątpię, żeby mi wyskoczyła ta karta, że Waldemar jest ciekawy swojego nowego teleskopu. Czy może jednak nie. Okej. Okay. O, a nie. Tak, nie. Nie, to było o Pascalu. A tak z ciekawości. Obcy technik, okej. Okay. 70 czas ciąży, za 2 godziny on będzie rodzić, szalony. A ty? No nie, chyba nie porwą jej kosmici. A nawet jak porwą, to przecież ona nie zajdzie w ciąży. Trochę żal. Ale w sumie kosmiczny jeden parch w 100% wystarczy.
macie pracę takie, jak mieliście za czasów. W ogóle czy pan ma na maksa kreatywność? O no, przepraszam, mogę się mylić. W ogóle takie pytanko, z kim wiązaliście Pascala, czy w twoich rozgrywkach, czy to był Nervous? To jest chyba... No to jest Cecylia. Jaka ta, jaka Lucjanka obleśna. Jerry Smith. A, to jest przecież ten... To jest Kowalówna męska. Boże, to jest taki... A to jest też jednocześnie przecież ich brat, sorry, twój siostra, brat, no to mi się będzie zawsze mylić. No niestety, Waldemarka, nie może zostać porwana. Ale ona ma właśnie romans z tym całym Cecylią, z tym całym Cecylią. Kurde, widzicie, nagle jak dziwno było takie męskie, to teraz w związkach są same baby. Kurde. Chyba smoczkiem nie kręciłam, ale czy to ważne? My to jest miczne dziecko, więc no marne szanse, żeby było ładne, tym bardziej, że no Pascal, bynajmniej dla mnie ta cała rodzina dziwaków to nie jest jakaś tam... Arce ładna, w sumie całe dziwno, bo nie jest ładne, także jak wyjdzie jakiś brzydki, to akurat pasi. No i wszyscy są w rodzinie, nie? Czy zrobić takie true story? Jednak w sumie ona ma chęć... Nie wiem, ile jeszcze czasu będzie mi się mylić. Ona. Ale ciekawe, Pascal w normalnych realiach przychodzi... Nervous przychodzi przed porodem. Ciekawe, czy tutaj będzie podobnie, ale chyba nie. Chyba tutaj Nervuska osrała swoją koleżankę Pascalkę. O no. Okej. Mamy chłopca. Nie wiem, jak go nazywać. Marsjanek. Nie no, kurde, powaga. Powaga, to ma być poważna seria. Nie robimy sobie jaj. Więc nazwijmy go. A sorry, to są angielskie imiona i trzeba poważnie nazwać kogoś, bo po angielsku to będzie Polikarp przez C. Okej, okay, Park wysrany na świat. Ta oczywiście już chce nauczyć się opieki nad dziećmi, ale w sumie czemu nie? Saty ma w miarę. Możesz się nauczyć w sumie. Rzadko kiedy w prywatnych rozgrywkach wypełniałam te pragnienia. Jak właśnie nauka opieki nad dziećmi, tam przeciwpożarowa, coś tam, nawet nie wiem, co to za bardzo daje. Wiem jedynie, że fizjologia jest zbugowana. Co mnie w sumie chyba wystraszyło, jeżeli chodzi o naukę tych rzeczy. Aha, no jak zwykle na propsie. Dzieci wyrwisuty nie są trzymane rękami, tylko trzymają się zębami za cyca, żeby nie spaść. No, simsy, tak bardzo simsy. Dobra, bo tutaj muszę combination. No, gra tutaj definitywnie... definitywnie prowadzi, żeby z tą bateryjką całą wziąć i spatać Leszka. Ale skoro Pascal ma być z Nervuską, no to też tak, kurde, trochę za dużo tej tęczy. Dobra. O. A, zaraz moje wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, bo idzie się do pracy Gamonie, tak? Ty idziesz do roboty? A oni nie. Mają wolne? Mają wolne. Dobra, po co ty masz się uczyć tego?
Odbijaj do tego nerwuska. On się może tutaj przydać. Ktoś musi wychowywać tego bachora razem z tobą. Chcesz po prostu rozmawiać, to po prostu porozmawiaj. I zobaczmy, co potem czas przyniesie, nie? Okej, coś się zmieniło? Już masz w dupie. Okej, to wielki wasz romans przepadł. No to słabo. Słabo, 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 słabo. To coś może dla Waldemarki wybrać, no ale... Co to... To coś, co robi, że Cecylka jest zajęta. A tak poza tym, to wszyscy są rodziną dla ciebie. No ciężko, 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 ciężkie decyzje. Znasz może Oliwkę Widmo? Znaczy, sorry, teraz tu jakiegoś tam, nie wiem, Spektera, Oliviera. Nie. No zostawcie to pachorstwo. Ucz się. Dobra, już wolałam chyba, jak się uczysz. Ucz się opieki nad dziećmi. A co ona w ogóle chce? Wygrać grę. Będę grał w grę jako Tomb Raider. Ej, ale na przykład tutaj to pewnie ten gazeciarz jest zamieniony. Ciężko mi powiedzieć. Bo to nie jest... Sim. Po polsku, więc... No ale pewnie jest zamieniony płciami. Wszyscy, tylko nie bateryjka, no why? A w ogóle ściąg te okulary. Show your face. O, no to jest Waldi na 100%. To jest kurde Waldi. Ale to jest Waldi. Waldi. Waldi cieszy ryję. Chociaż może spróbujmy go jakoś uratować, może jakiś makijaż. I na randkę pójdziemy. Nie, nawet makijaż go nie ratuje. On to jest po prostu Waldi. Waldi, Waldi, Emo. Walduś. Walduś, ja cię uratuję. Będziesz jeszcze szekszy. I promise. To you. I promise you. I don't speak English very well, sorry. Sorry, Waldi. Ale to chyba też nie za bardzo szprechen English, bo ty masz imię Waldemar Dziwak, nazwisko, więc... Dobra. Nie wiem, co robię. Niedobrze. Nie mamy co robić tymi simami. W każdym razie Waldemar, chociażby się zesrał, to nie zostanie kosmiczną mamusią chyba. Aczkolwiek jeszcze istnieje very the best rzecz pod słońcem. O, ale chyba nie posiadam jakichś tam modów, żeby kobiety też mogły zachodzić w kosmiczne ciąże, także no. Mamy jednego parcha i to do tego jeszcze obstranego. Kurde. Zmień mu pieluchy. Goście przyszli teraz o tej porze? Ktoś chociaż normalny? Tak! Bo Boże, nawet zgadłam. Oliver Spector przyszedł. I przyszedł ten. Kurde. To jest... to jest ten. Damazy. Chuj z tym Damazym. Poczekaj. Ja chcę podbijać do Oliwki. Oliw. Oliw, mamy tą samą aspiration, knowledge-ation. O, dokładnie. Clear to chair. Chociaż ty nie chcesz romansować. Gówno mnie to obchodzi. Tak od razu wpadłam na pomysł, że tutaj brakuje męskiej wersji Oliwki Widmo w tym domu. I mamy ją. Mamy. Dobra, grajmy poważnie w Simsy. To jest mój chance. Zostaw tego bachora, w ogóle weź tego policarpa. A my co? Nie, to są nastolatkowie, przestańcie.
Zżygam się. Dobra, miałam poważnie grać, okej. W takim razie Waldemarka ma swojego fujarka. To my będziemy mieć swojego simzia, prosim. A co, a pokojówka? Możemy zamówić. Ile mamy? Cztery? To cztery koła, kurde, panie. To się będziemy pierdzielić w tańcu. Pokojówka. Pokojóweczko. Pokojóweczka, please. Jakaś ładna pokojóweczka przyjdzie. Jakaś klangerek tu jest? Co? Co? A no tak, bo to jest Uberhood. Okej, okay, wszystko się zgadza. Co on chce w ogóle do tego parcha? Policarp jest przeze mnie przytulany. Ale ty miałeś przytulać nerwusa. Przytul tego parcha obleśnego. Dawaj. Ponoć tatę. Mamy. Przecież jesteś mama, a nie tata, dlaczego wy mi się mylicie? No, dobra, wal się z tym dzieckiem. O, ta przyszła. I co? I gówno. Odpakuj se prezent. Nie ma to jak piąty komputer. Czekaj do niej. Zaproś ją. To mordę głupią. O, Jezus Maria, zapomniałam o waszych potrzebach. Faktycznie. Kto tutaj dobrze gotuje? Któryś pewnie z was dobrze gotuje. Halo? O, no. Dobra, to hamburgsy. Oj, ja czemu ja zapomniałam o tym gorącym romansie? No dawaj, może nie w tym odcinku cię jeszcze urobię, ale w kolejnym na pewno. Peweks, Oliwka, masz przerąbane. Nie pożegnaj się. Oliwka jako facet chyba jakoś tak korzystniej wygląda. Albo nie wiem, już mi się na oczy rzucił. Też jest taka owszem. No nie. Twoja nerwuska czeka na ciebie. Chociaż ją powitaj tyle. Sorry. Zjedz. Powitałeś ją, chociaż powitałeś. Kurde. A to kto to? Ciekawe. Michalina Rabuś, okej, to chyba jest jakiś sim stworzony. To jest grę, także... To nie jest facet w ciele kobiety. To jest legit sprawa. Razem hamburg zjedzą. Sugestion. Dawaj. Jeszcze masz, kurde, pragnienie, żeby duch cię przestraszył. Jakbyś się wprowadził do Olive Specter. Kurde, panie, to byś był normalnie w masochistycznym raju. O, jeszcze gadają jak to oni o ufoludach. No nie. House with. O Jezu, umyj dupę, bo śmierdzisz. A ty kurde zjedz coś, bo umrzysz. O, ktoś dzwoni, czy to loteria? Wątpię. Sims 1, zwróćcie swoją loterię do Sims 2. Kto to? A, ta Jacka, spadaj. Ja tu jestem w agonalnym stanie, proszę mnie zostawić. Irdy. Nie, ty się... Co, zaproponuj, zostań na noc. Tak, zaproponuj. Będzie fajnie. Chociaż pewnie Olive woli spędzać noce u siebie na cmentarzysku, także trochę lipa. Nie wiem, czy się zgodził, czy nie. Ale chyba tak, bo nie mamy tej opcji dostępnej ponownie. Także fajnie. Zjedz sobie. Ty to jesteś głodny, to też głodno. Kurde, i nerwus został osrany. Ale ej, to w sumie przecież to jest twoja... Właśnie teraz to ciężko. To jest twój ojciec, to jest twoja matka. Przecież on cię zrodził. Z romansu z mrocznym kosiarzem. Ale smutne. On ma... Ona ma... chciałam powiedzieć, że on ma w dupie swoją matkę. Ja się... Nie, ten Uberhut jest za bardzo psujący mi mózg, no. Smutek. Smutek tak parcza. Nie potrafię mówić przy tym challenge'u.
Wszyscy źrom. Dzieciak sra w gacie, jest fajnie. Very fajnie. Ten myśli o pachorze, co? Znaczy ta. O, kurde. Kurde, przepraszam. Co sikasz? O! Oliver Specter tu jest. Oliver. Kurde, to jest Oliver. Zapamiętaj raz. No, no, nie! Oliwka czy Oliver? To jest tak samo wredna menda, no patrzcie. W końcu ci łóżka zabraknie. L. I feeling trouble. Because we don't need. Znaczy. Dobra, już nie będę się ośmieszać z moim językiem angielskim, także po prostu przebierz to dziecko. Lisa, przebrałaś to dziecko. O, akurat ci się zwolniło łóżko. To se śpi. O, tak, dziecko na podłogę. Prawilnie. A ten dalej w ogóle w szachach siedzi. Ej, ty może się zakolegujesz jeszcze z nią? I tak to w sumie taki odcinek pilotażowy z Dziwnowa, mogłabym rzec. W kolejnych odcinkach mam nadzieję, że to nabierze troszeczkę bardziej sensu. W każdym razie dzięki za obejrzenie i dzięki, że trzymaliście za mnie kciuki, żebym nie myliła płci, nie mówiła na ją o on i na odwrót, no ale wyszło jak wyszło pomimo waszych kciuków. No, nie potrafię się powstrzymać przed tym. Ale i tak kolejne odcinki powstaną. Mam nadzieję, że im dalej w las, to nie będę kaleczyć tej serii. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa. Papatki.